Cześć wszystkim, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj podrzucam Wam 5 pomysłów na obraz akrylowy. Jeżeli więc chcecie coś namalować akrylami, no ale jeszcze nie wiecie co, no to zapraszam Was do obejrzenia. I tak, pierwszym pomysłem, który świetnie sprawdzi się wśród osób początkujących z malarstwem akrylowym, to jest zachód słońca nad wodą. Nie ma tu skomplikowanych elementów i moim zdaniem ciężko tutaj się pomylić. Tak jak w każdym obrazie, należy zachować zasady kompozycji, kolorystyki, perspektywy itd. No ale tutaj gwarantuję Wam, że szybko się raczej nie zniechęcicie. Każdy ma inny styl w malarstwie, więc prawdopodobnie osoba zainteresowana urbanistyką nie będzie chciała podejść do takiego tematu. No ale też myślę, że warto z tego pomysłu skorzystać, bo po pierwsze jest łatwe, nie trzeba długo nad nim siedzieć. No i w tym oczywiście obrazie możesz nauczyć się malować chmury, na przykład za pomocą tapowania gąbką albo na przykład odbicia w wodzie. Jeśli uznasz, że obraz jest dla Ciebie zbyt nudny, to dodaj łódkę, drzewa, trzciny. Fajnie, jeśli Twój obraz będzie wykadrowany w ten sposób, że obejmie brzeg morza albo jeziora. Pamiętajcie też o tym, aby znaleźć sobie poglądowe zdjęcie albo malować z natury. Malowanie z pamięci dla osób początkujących, a nawet średnio zaawansowanych, raczej tutaj nie ma sensu. Bo dzięki obserwacji uczymy się, jak wygląda odbicie, jaki jest kolor wody, jaki kształt chmury itd. Kolejny pomysł to martwa natura. Martwa natura nie musi składać się z kilku wazonów ustawionych na stole z obrusem, fikuśne kształty, tacy owoców, ludzkiej czaszki itd., itd. Nie muszą to być bardzo skomplikowane elementy. Mogą to być na przykład 3 rzeczy wybrane przez Ciebie, które uważasz, że podobają Ci się i dasz radę je po prostu namalować. O tyle tutaj jest dla Ciebie łatwiej, bo możesz sam sobie zaaranżować taką scenkę i na podstawie niej malować z natury. Wystarczy kilka prostych przedmiotów, na przykład kubek, filiżanka z talerzykiem, chleb, jabłko, kwiatek albo wazon. Jeśli masz taką możliwość, zachęcam Cię do ustawiania światła pod odpowiednim kątem, tak abyś mógł sobie poćwiczyć na przykład przejścia tonalne z najjaśniejszych do najciemniejszych elementów właśnie w martwej naturze. Warto więc odwiedzić strych albo miejsce, gdzie składane są stare rzeczy. Tam zawsze coś można ciekawego znaleźć, na przykład stary zegar albo jakaś skrzynia. Pamiętajcie, aby kompozycję posprzątać dopiero wtedy, kiedy obraz będzie skończony. Bo jeżeli okaże się, że malowanie zajmie nam na przykład tydzień czasu i po każdej skończonej pracy będziemy sprzątać i znowu układać, sprzątać i znowu układać te elementy, no to każdy ten ruszony już przedmiot może przynieść problemy z malowaniem, bo nie będziemy wiedzieć, jak on stał, jak on wyglądał i czy światło też dobrze pada. Co do światła, to pamiętajcie, że na przykład rano też jest inne oświetlenie niż po południu, także starajcie się zadbać o takie szczegóły. No dobrze, i następnym pomysłem, który jest dosyć popularny i łatwy do namalowania, to są owoce albo warzywa. I tutaj sprawdzą się już podobrazia mniejszych formatów, no chyba, że zależy Ci na wielkoformatowych obrazach albo jakiejś dużej kompozycji. Fajne też są obrazy z pojedynczymi owocami, na przykład rozkrojone awokado albo przekrojony arbuz. Jabłka też są świetnym przykładem na obraz. I to jest fajny obraz, bardzo praktyczny, bo możesz sobie go powiesić gdzieś w kuchni, także jeżeli to będzie Twój debiut, to szukaj wolnego miejsca na obraz. Tutaj również możesz sobie poćwiczyć kompozycję, mieszanie barw na palecie, bo pamiętajcie, że każdy owoc, każde warzywo, zresztą tak jak i inne rzeczy, mają swoją charakterystyczną barwę. No wiadomo, że różne są odcienie zieleni, czerwieni, czy na przykład niebieskiego. No dobrze, i czwartym pomysłem, który polecam dla osób bardziej wymagających, to jest abstrakcja. I bardzo rzadko maluję takie obrazy abstrakcyjne. Nie należą one do moich ulubionych, ale mimo wszystko przydaje się taka odskocznia. I tutaj masz już większe pole do popisu, bo możesz malować nawet z pamięci. Sprawdzisz też swoje umiejętności, czy rzeczywiście potrafisz malować bez obserwacji przedmiotu, więc to taki będzie dla Ciebie mały test malarskich umiejętności. Kilka lat temu malowałam obraz, który można zaliczyć gdzieś tam do kategorii marynistycznej, no ale dodałam mu trochę abstrakcyjnego koloru. To były moje początki z obrazami wielkoformatowymi i choć to nie jest idealny obraz, to mimo wszystko bardzo lubię do niego wracać i popatrzeć na styl oraz technikę, jaką wtedy stosowałam.
Ostatni pomysł może trochę wymagać umiejętności i czasu. Chodzi o odtwarzanie obrazów znanych artystów malarzy. Jeśli podoba Ci się jakiś obraz, wydaje Ci się, że dasz radę go namalować, to spokojnie możesz go odtworzyć tak, jak tylko potrafisz. I to jest fajny sposób na to, aby przyjrzeć się technice, którą stosowali słynni malarze. Za pomocą oryginalnego obrazu możesz także spojrzeć, jak malarze łączyli ze sobą kolory na obrazie. Czy kolorystyka była monochromatyczna, czy polichromatyczna? Jak wygląda perspektywa i kompozycja obrazu? Także podczas odtwarzania takich słynnych obrazów albo obrazów, które Ci się podobają od innych artystów, możesz po prostu odpowiedzieć sobie na tego typu pytania. Warto znać i przyjrzeć się najbardziej popularnym obrazom, które miały wpływ na sztukę polską albo sztukę światową. Kiedyś malowałam obraz Słoneczników Van Gogha i przyznam, że to było bardzo fajne doświadczenie. Nie spodziewałam się, że może mi wyjść taki efekt. Może to nie jest jakieś tam idealne odwzorowanie, ale mimo wszystko warto postawić sobie gdzieś taką wysoką poprzeczkę i dążyć do tego efektu, do celu. Warto też próbować i się nie załamywać, nie poddawać, nie ograniczać też się do jakichś tematów, tylko bardziej być otwartym. Oczywiście każdy może mieć te swoje ulubione tematy i mogą one dominować w naszych pracach. Warto sobie zrobić też taką przerwę i pomalować coś innego. I choć taki obraz nie da się namalować w ciągu dnia, 3 dni albo nawet 3 tygodni, to i tak warto czekać na ten końcowy efekt i być w tym cierpliwym. Dodam jeszcze, że jeśli myślicie o tworzeniu jakiegokolwiek obrazu, to pamiętajcie o tym, aby zdjęcie poglądowe było najlepszej jakości. Jeśli nie posiadacie drukarki albo macie drukarkę, która nie drukuje jakiegoś koloru albo rozmazuje Wam piksele, to lepiej wydrukujcie sobie wzornik w drukarni, tak żeby to zdjęcie było wyraziste i miało kolory, tak jak w oryginale. Pamiętajcie też o tym, że jeśli nie zauważycie szczegółów, nie będziecie widzieć, co znajduje się właśnie na tym naszym poglądowym obrazku, no to nie odtworzycie tego na płótnie. Będziecie się tylko domyślać i możecie namalować coś zupełnie innego, czego w oryginale nie ma. No dobrze, mam nadzieję, że te pomysły Ci się jakoś przydały. No i teraz już będziesz wiedzieć, co namalować farbami akrylowymi. No dobra, i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że okazał się dla Ciebie pomocny. Daj znać w komentarzu, co najbardziej lubisz malować akrylami. Mile widziana subskrypcja oraz łapka w górę. Dzięki za uwagę, trzymaj się i do następnego. Pa!